Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Jak młodzi ludzie mogą się stać kreatywni w algebrze? Zachęcałbym młodych ludzi, by chcąc rozwinąć kreatywność, nie bali się popełniać błędów. To nic, jeśli się potkniemy, eksplorując nową ścieżkę myśli. Zadania zazwyczaj mają więcej niż jedno rozwiązanie. W matematyce formułowanie zadań jest równie ważne jak ich rozwiązywanie. Tu kreatywność polega na tym, by dostrzec, gdzie jest coś wartego zbadania. Jako studentka matematyki radzę pamiętać, że matematyka to nie są przypadkowe symbole na papierze. Matematyka ma znaczenie. To naprawdę świetne, że ty, student, możesz stworzyć coś, co wykorzystuje matematykę. Kreatywność w matematyce nie polega na tym, by rzucić liczbę i powiedzieć: mam rozwiązanie. Chodzi o to, by używając zadań ułatwiać sobie życie.